Witam serdecznie wszystkich czytelników portalu PC Arena.pl. Gościmy właśnie w siedzibie firmy Electronic Arts w Polsce oczywiście. Jest z nami Tomek Jarzębowski. Dzisiaj będziemy rozmawiać o FIFA 12. Jeżeli oglądacie już ten materiał, to prawdopodobnie jest piątek, 30 września, czyli wielka premiera tej FIFA na wiele platform. Na które platformy w tym roku przewidziano FIFA 12? Pytanie, na które nie przewidziano. Ostatnio dostałem ciekawego maila od jednego z dziennikarzy, który powiedział, że chyba tylko na deskę do prasowania ta FIFA jeszcze się nie ukazuje. To oczywiście taka anegdota. Tak, no jest to gra, która nadal jest dostępna na wszystkich możliwych platformach, czyli począwszy od komórki, od iPhone'a, poprzez PS2 nadal, ponieważ jest to dość ważna platforma na rynku polskim, PC, Xbox, PlayStation 3, Wii, NDS, także no, szeroko dostępna, niezależnie od tego, kto jaką ma platformę do grania w domu, może FIFA zagrać, to jest chyba najważniejsze. Odnośnie FIFA 12 już sami twórcy sporo zapowiadali zmian w tym roku. No przede wszystkim zmiany chyba zauważą gracze PC-towi, bo podobno od wielu lat w końcu FIFA na PC ma być identyczna jak ta konsolowa. Ja powiem tak, mam nadzieję, że za chwileczkę pokażecie to w redakcyjnym magazynie o tym, jak się gra w wersję PC-tową. No niepodobno rzeczywiście, ta zmiana jest no, duża. To znaczy po raz pierwszy, odkąd się pojawiły next geny, FIFA na PC-cie jest równorzędnym partnerem, czy takim samym produktem jak FIFA na konsolach. Czyli nie mamy problemu, żeby dzielić FIFA na konsolę czy na PC-ta. To jest ta sama gra, gra się wspaniale. Co więcej, my dotychczas odpalaliśmy wersję demo na PC-cie i przyznam szczerze, że no, wrażenia wizualne, wiadomo, że PC jest w stanie zaoferować troszeczkę więcej niż konsola, są absolutnie wspaniałe i gra się świetnie, to jest ten sam gameplay, gra wygląda super, te same featuresy, które są w wersjach konsolowych dotychczas, które były, więc myślę, że gracze PC-towi rzeczywiście mają w tym roku, no nie wiem, czy dobrze to ujmę, powody do radości, ja myślę, że przede wszystkim otrzymują to, na co tak długo czekali i z tego się bardzo cieszę. Radość na pewno może być ogromna, bo przecież gracze PC-towi cały czas narzekali, że są traktowani po macoszemu, że konsolowi mogą spotkać się z tymi nowymi systemami, ale odnośnie właśnie systemów, system zderzeń, to jest naprawdę niezwykle istotne, bo to chyba radykalna zmiana, która została wprowadzona na wszystkie platformy. Do tego został napisany podobno specjalnie nowy silnik. Tak, znaczy myśląc o FIFA, to warto zauważyć, że to jest gra, która powstaje w cyklach dwuletnich, czyli w momencie, kiedy 11 pojawiła się na rynku, ludzie w EA Sports już pracowali nad rozwiązaniami do 12. Rzeczywiście ten system, o którym wspominasz, powstał troszeczkę wcześniej. Dlaczego i po co? Po to chociażby, żeby odwzorować bardzo naturalne zachowania piłkarzy na boisku. Na ile są naturalne, to oczywiście wszyscy gracze będą mogli stwierdzić, natomiast system jest rzeczywiście dość ciekawy i interesujący, ponieważ no, chociaż w internecie pojawiło się kilka ciekawych filmików, które pokazują, że system nie był doskonały, oczywiście te filmiki powstały na podstawie demo czy innych wersji, które były chociażby wśród dziennikarzy dostępnych. Ja głęboko wierzę, że w wersji ostatecznej, którą teraz mamy i patrząc jeszcze grę w przyszłości, bo takie rzeczy oczywiście też się będą zdarzały, ten system cały czas będzie ulegał modyfikacji, będzie udoskonalany. Więc generalnie chodzi o to, że grając piłkarzami po boisku możemy odwzorować całkiem realne zachowanie. Czyli jeżeli mamy wślizg, to zawodnik realistycznie pada na boisku. Jeżeli mamy zderzenie, to wygląda ono dokładnie tak, czy powinno wyglądać dokładnie tak, jak w czasie rzeczywistym, kiedy widzimy mecz w telewizji. Nie ma wielu przypadkowych zdarzeń czy głupich zachowań, które miały miejsce w przeszłości, także gra powinna na tym zyskać i rzeczywiście powinna być bardzo bardziej no, taką realistyczną i pełną piłką nożną, na jaką wszyscy czekają. Nie ma co ukrywać, już FIFA od dłuższego czasu stara się zmierzać bardziej może w stronę symulatora niż arcade'owej gry, w której możemy kopać piłkę ze znajomymi sobie powiedzmy przy piwie, czy spotkać się gdzieś po godzinach pracy, ale teraz jeszcze trzeba zwrócić na to uwagę, że gracze PC-towi mogą mieć trochę ciężko powiedzmy z przeniesieniem się na ten nowy silnik, bo na konsolach ten silnik no, był już naprawdę bardzo ciekawie zrobiony i w tamtym roku, a w tym jest naprawdę niesamowicie diametralna zmiana. Ja jako gracz PC-towy mogę powiedzieć, że na początku miałem niesamowite trudności, ponieważ sam odbiór piłki nawet w defensywie już totalnie inaczej wygląda w przypadku tej nowej wersji FIFA 12. To prawda, natomiast tą taktykę defensywną, o której wspominasz, możemy w łatwy sposób wyłączyć i możemy wrócić do FIFA 12 taką, jaką była, znaczy do FIFA taką, jaką była FIFA 11. Czyli tak naprawdę, jeżeli chcemy się udoskonalać i chcemy być dobrym w tej grze, możemy uruchomić tak dużo opcji, tak dużo możliwości
i starać się je poznać. Natomiast jeżeli nie czujemy się mocni, możemy mnóstwo rzeczy wyłączyć tak naprawdę i nadal jest to gra, do której, w którą można wejść stosunkowo łatwo. Wspominasz o tym, że ludzie mogą mieć pewien problem, bo gra jest trudniejsza. Tak jak powiedziałem, tak, ona jest trudniejsza, natomiast to jest nadal gra, która w łatwy sposób pozwala na wejście w świat rozrywki, takiej jaką są gry wideo, każdemu tak naprawdę, niezależnie od wieku czy umiejętności. My to często testujemy na przykładach w biurze, kiedy oczywiście są ludzie, którzy bardziej czy lepiej sobie radzą w FIFA, ale są też tacy, którzy kompletnie nie grają. I po nich widzimy, że dla nich wejście w FIFA nie jest dużym problemem, dlatego że ta gra jest nadal bardzo przystępna. Więc ja tak naprawdę nie boję się o to, że ludzie będą mieli pewien problem. Tak jak powiedziałem, jeżeli będą chcieli się doskonalić w grze i poznać wiele ciekawych nowych zachowań, czy nauczyć się stosunkowo kompleksowej, takiej pełnej taktyki defensywnej, mają taką możliwość. Jeżeli nie będą chcieli tego robić, mogą się spokojnie przełączyć na tryb taki, jaki był w FIFA 11 i grać troszeczkę swobodniej, że tak się wyrażę. Takich mechanizmów jest bardzo dużo. Jeżeli nie chcemy się nauczyć pełnej klawiszologii czy pełnych ustawień pada, możemy zawsze zagrać na dwóch klawiszach prostych, podanie, strzał tak naprawdę. I to też jest tryb, który pozwala na dużą, fajną zabawę, więc tak jak mówię, ja się o to nie martwię, wierzę, że gra jest na tyle przystępna, na tyle fajna, że każdy po dość krótkim usuwaniu z nią od razu będzie wiedział, jak w nią grać i da mu to wiele radości. Tutaj rozmawiamy bardziej o tym trybie dla pojedynczego gracza, no być może nawet takiego typowo lanowego w trybie offline, ale przecież FIFA to również podstawowy tytuł e-sportowy. Nie boisz się może, że ta zmiana, gdzie możemy korygować pomiędzy ustawieniami automatycznego odbioru czy powiedzmy ręcznego odbioru, nie boisz się, że to może być źle rozwiązane na turniejach e-sportowych? Tego nie wiem. Myśląc o turniejach, mam nadzieję, z reguły tak zawsze jest, że za organizacją turnieju stoją sami gracze i ludzie, którzy FIFA znają doskonale. Ja bym chciał znać FIFA w ten sposób, prawdopodobnie nigdy nie będę tak zaawansowanym graczem. I tutaj duży szacunek dla ich umiejętności i wiedzy, że potrafią tym zarządzać. Jestem święcie przekonany, że znajdą odpowiednie rozwiązania, tak żeby ludzie nie do końca mogli oszukiwać czy wprowadzać jakieś swoje modyfikacje. Także wierzę, że to nadal będzie świetny tytuł lanowy, bo FIFA, tak jak wspomniałeś, to multiplayer i to granie z innymi, to jest też taki message, który my chcemy poprzez FIFA nieść, a mianowicie jeżeli lubisz dobrą zabawę, jeżeli chcesz z przyjaciółmi spędzić fajnie czas, pobawić się dobrze, to FIFA jest absolutnie doskonałym przykładem takiej gry, przy której możesz się dobrze bawić, niezależnie od tego, czy grasz, czy kibicujesz, więc jestem święcie przekonany, że nie będzie absolutnie żadnym problemem i jeżeli chodzi o rozgrywki turniejowe czy różnego rodzaju LAN party. A co więcej, tak jak powiedziałem, myślę, że ludzie, którzy tym zarządzają, sami gracze, znajdą odpowiednią formułę i bez problemu sobie poradzą z ustawieniami czy z odpowiednim scenariuszem, czy z tym, jak mamy grać, jakich rzeczy nie popełniać, a według jakich zasad powinniśmy się, do jakich zasad powinniśmy się stosować. Znaczy, to moje pytanie nie było przypadkowe, bo w FIFA 11 spotkaliśmy się naprawdę ze sporą nieuczciwością ze strony graczy. Znaleźli te zabugowania FIFA 11, przynajmniej w wersji PC-owej. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak to było przy konsolowych, gdzie to nawet podczas przegranego spotkania, chyba bodajże to był taki program, w którym można było wygrać mecz, nawet gdy się go przegrało, ponieważ zawodnik z zwycięskiej drużyny po prostu wychodził z serwera poirytowany tym, że musi długo czekać, albo też była sytuacja z takimi dziwnymi strzałami. Nie wiem, czy w ogóle dochodziły do Ciebie takie słuchy, że na turniejach e-sportowych w ten sposób właśnie niektórzy zawodnicy się zachowują. Tego się boję, żeby po prostu w tej nowej FIFA ta naprawdę bardzo przyjemna rozgrywka w ten sposób nie została częściowo zabita. Liczę, że tak nie będzie, tak jak powiedziałem. Oczywiście myśląc o FIFA mówimy o milionach rozegranych meczy. Gra jest tylko algorytmem, pewnego rodzaju schematem, który został stworzony po to, żeby ludzie się fajnie bawili. I nie sposób jest odkryć wszystko, co w tej grze się mieści. I jestem święcie przekonany, że podczas najbliższych, nie wiem, tygodni czy miesięcy, kiedy będziemy grali FIFA, znajdzie się mnóstwo różnych przypadkowych rozwiązań, takich, które nam nie do końca odpowiadają. Natomiast to, co mogę powiedzieć, że na pewno EA Sports będzie się starało błędy, które się będą pojawiały w grze, bo na pewno takie się pojawią, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, zawsze one są i gra prawdopodobnie nigdy nie jest skończonym produktem idealnym w pełni słowa tego rozumieniu. Jestem święcie przekonany, że EA Sports wypuści patche, które będą regulowały czy będą poprawiały pewne rzeczy. Tak jak powiedziałem, zobaczmy, co przyszłość przyniesie. Ja się kompletnie o rozgrywki turniejowe, lanowe nie obawiam. Myślę, że będzie fajnie, myślę, że będzie fajna zabawa. A jeżeli znajdą się jakieś rzeczy, czy błędy, czy przypadkowe jakieś sytuacje, no po to są sędziowie, po to są gracze. Myślę, że zdroworozsądkowo będziemy sobie w stanie z tym poradzić i
dalej się dobrze bawić. Może jednak już zakończmy ten temat e-sportu, bo przecież FIFA to, tak jak wspominaliśmy, głównie zabawa dla pojedynczego gracza, ten tryb kariery. O tym rozmawialiśmy tutaj przed nagraniem, o tym warto wspominać, bo podobno ma przynieść naprawdę również, tak jak ten system zderzeń, ten silnik, sporo nowości, sporo usprawnień, z którymi jeszcze się gracze nie spotkali wcześniej. Single player, o którym mówisz, to prawda, to zawsze była istotna i duża część FIFA i ważna część FIFA, natomiast ja się nie zgodzę z myśleniem takim, że FIFA to jest pojedynczy gracz. Dla nas absolutnie FIFA to jest multiplayer i to jest coś, co działa w ten sposób i coś, co ewidentnie funkcjonuje w świecie, to znaczy gramy razem, nie gramy sami. Oczywiście mam świadomość tego, że jest duża rzesza ludzi, którzy sami grają chociażby na PC czy przed konsolą, natomiast największa zabawa jest z kimś i do tego bardzo mocno zachęcam. Wracając natomiast do trybów single player, tak, jest to element, który się mocno rozwija w FIFA. Dotychczas mieliśmy możliwość grania kariery, był tryb zostań gwiazdą, czyli tak naprawdę mogliśmy przez kilkanaście sezonów kreować swojego własnego zawodnika i nim rozgrywać. Te elementy będą ewoluowały, czy ewoluują w FIFA 12. Mamy nowy tryb kariery, który został wzbogacony o dużo elementów takich stricte taktycznych czy zarządzania i myślę, że to też będzie to ciekawe dla graczy, kiedy będziemy oczywiście mogli w łatwiejszy czy w lepszy sposób sobie dokonywać transferów, budować własny zespół i wprowadzać go do gier. Co więcej, mamy nowe elementy takie chociażby jak EA Sports Football Club, które pozwala od samego początku gry, kiedy definiujemy to, któremu klubowi kibicujemy i który klub ma być naszym defaultowym, od samego początku będziemy mogli grać dla tego klubu i podnosić jego ranking i co za tym idzie, naszą pozycję wśród graczy, czyli tak jak to miało chociażby miejsce dotychczas w wersji PSP, będziemy mieli różnego rodzaju wyzwania, czyli będą się nam pojawiały na ekranie informacje o tym, że właśnie dzisiaj powinien zagrać mecz przysłowiowo na przykład z Chelsea Londyn, będąc fanem Manchester United i musisz odrobić dwubramkową stratę. Jeżeli uda ci się to zrobić, dostajesz odpowiednie punkty i twój ranking wzrasta. Także takich elementów pojawia się dość sporo w grze. Myślę, że będą ciekawym urozmaiceniem rozgrywki, czy dopełnieniem tego, co dotychczas było. No i mam nadzieję, że spotkają się z dość dobrą i przychylnym odbiorem wśród graczy. Tutaj wspominałeś o tym, że FIFA 12 to w szczególności gra dla kilku znajomych, którzy powiedzmy chcą się spotkać, bądź dla już większej rzeszy fanów w przypadku tych turniejów e-sportowych, ale też w wersji PC-owej po raz pierwszy wprowadzono ten tryb bramkarza i tutaj moje pytanie, ilu zawodników będzie mogło grać razem w trybie powiedzmy rozgrywki po sieci w jednej drużynie. Tak to wyglądało w wersji konsolowej, gdzie można było przecież grać bramkarzem, czy w wersji PC-owej też będzie można, jeżeli ktoś zdecyduje się powiedzmy, że chce grać akurat konkretnym bramkarzem, a reszta będzie sobie biegała w polu. Tak, znaczy jest tryb 11 vs 11 tak zwany, czyli możemy zagrać każdym zawodnikiem, natomiast szczerze ja nie pamiętam nikogo, kto chciałby grać bramkarzem. Myślę, że to jest potwornie nudne, to jest moja prywatna ocena oczywiście. Zapewne ciekawie jest biegać jednak po boisku. Bramkarz to jest ta postać, która jest dość statyczna, jeżeli akurat akcja dzieje się pod drugą bramką. Mówię, oczywiście można to zrobić, natomiast na ile to jest atrakcyjne, tego nie wiem. Gra to umożliwia, jeżeli ktoś ma taką ochotę i ktoś jest na tyle pasywny, czy nie chce się angażować w granie, oczywiście może stać na bramce i może sobie grać. Natomiast, tak jak mówię, pytanie, czy to jest na tyle atrakcyjne, żeby się w to bawić? Tego nie wiem. Ja bym pewnie nie grał bramkarzem, wolę grać w środku pola, czy w napadzie strzelać bramki. Notabene z takim graniem zawsze się wiążą pewne ciekawe historie i zawsze jak gramy troszeczkę więcej osób, to przynajmniej na podstawie naszej gry zawsze widać, że to jest ogromny chaos. To znaczy każdy chce biec do piłki. To nie jest tak, że każdy pilnuje swojej pozycji czy swojego miejsca na boisku. To jest taka huzia na juzia, czyli wszyscy, tam gdzie jest piłka, wszyscy biegną. To oczywiście duża zabawa i śmiesznie to wygląda, natomiast tak jak mówię, bramkarzem trudno sobie wyobrazić, że bramkarz będzie uczestniczył w takich działaniach, ale można nim grać, jeżeli ktoś ma to. FIFA 12 to również piękno tych wszystkich licencji. Każdy fan piłki nożnej może sobie dobrać swoją ulubioną drużynę. A której ty najbardziej kibicujesz? Ja jestem od 95 roku ogromnym fanem Manchesteru United. I to się nie zmienia i pamiętam wspaniałe czasy Manchesteru. Grałem tak naprawdę w Manchester, kiedy był jeszcze Championship Manager. Pamiętam na dyskietce wersja 95, kiedy wybierałem Manchester, wprowadzałem młodego Ryana Giggsa, który robił mi ogromną różnicę w grze. Także temu zespołowi absolutnie kibicuję.
Staram się śledzić mecze, staram się dwa razy w roku być w Manchesterze na meczu. I to jest rzeczywiście taka moja futbolowa ogromna miłość, której chyba nic nie przebije. A odbiegając już od tej tematyki, czysto można powiedzieć FIFA 12, bo o tym właśnie dzisiaj rozmawiamy, przecież premiera tuż, 30 września, wszyscy gracze na to czekają. Ale jeszcze warto zapytać o to, jak to w Polsce wygląda z kupnem, ponieważ od jakiegoś czasu wprowadziliście system Origin, wcześniej było EA Store, gdzie można było sobie pobierać FIFA w wersji elektronicznej. Jak to jest? Gracze wolą kupić tą pudełkową wersję w sklepie, czy może już sięgają często po edycje elektroniczne? Gracze wolą kupić pudełko, jeżeli mówimy o procentowym udziale jednej sprzedaży do drugiej, to nie ulega żadnej wątpliwości. Każdy lubi mieć coś fizycznego w ręku i mieć namiastkę tego, że wydał pieniądze i coś ma. Często trudno w naszym myśleniu pogodzić się z faktem, że wirtualny zakup to coś jest gdzieś na komputerze, ale nie mamy tego, więc myślę, że ludzie nadal mają pewnego rodzaju barierę z wydawaniem w ten sposób pieniędzy, aczkolwiek oczywiście ten trend się zmienia. Origin jako sklep funkcjonuje i ma się coraz lepiej. Sporo ludzi sięga po wersje elektroniczne naszych gier, sporo ludzi sięga również po FIFA, ściągając i aktywując ją w dniu premiery. Natomiast jeżeli chodzi o to, który z tych kanałów jest nadal ważniejszy czy większy, no to oczywiście tradycyjna sprzedaż, tradycyjne pudełka nadal stanowią większą różnicę, ale myślę, że żyjemy w czasach, kiedy online i zakupy w internecie i cała zabawa zaczyna się bardzo mocno tworzyć i rzeczywiście jesteśmy świadkami pewnej rewolucji, czy ewolucji tak naprawdę. I na pewno Origin będzie dochodził do głosu bardzo, bardzo, bardzo mocno. Zapewne jest to śpiewka przyszłości, kiedy w ten sposób będziemy konsumowali gry, będziemy w nie grali. My jako jej jesteśmy do tego przygotowani. Także jest platforma, która działa, która funkcjonuje, gdzie można kupować gry w wersji elektronicznej, do czego też oczywiście zachęcam. Dla naszych polskich graczy bardzo ważne jest również to, jak wygląda polska edycja. Czy ten sam znany duet komentatorów Szpakowski-Szaranowicz również będzie obecny w FIFA 12? Czy będą dodane nowe komentarze? To jest przede wszystkim ważne. Tak, jak najbardziej. Gramy, czy słyszymy Darka Szpakowskiego i Włodka Szaranowicza i to jest rzeczywiście duet, z którym pracujemy. Wychodzą z założenia, że to najpopularniejsi, najlepsi polscy komentatorzy. Takie proste odniesienie, jeżeli jest mecz prezentacji. Ten mecz jest z reguły komentowany przez Dariusza Szpakowskiego i słyszy to 5, 6, 10 milionów ludzi. To jest dla nas oczywiście szalenie istotne i chcemy też, żeby FIFA była takim tematem, tytułem, który się jednoznacznie kojarzy z futbolem na wysokim poziomie i szeroko pojętym, więc naturalnie sięgnięcie po takie nazwiska i po komentarz tych panów. Więc oczywiście z nimi dalej pracujemy. Jeżeli chodzi o nowe komentarze, one się pojawiają w grze. Około 30% nowych rzeczy zostało nagranych, natomiast żeby je wszystkie poznać, trzeba się bardzo mocno zaangażować w granie, bo to nie jest tylko kwestia rozegrania meczu towarzyskiego, jeden na jeden, tylko wejścia głębiej troszeczkę w tryby czy online'owe, czy w tryb kariery, wtedy będziemy w stanie usłyszeć o wiele więcej komentarzy, ale z reguły jest tak, że co roku pewna baza głosów zostaje zastąpiona nowymi. Wiadomo, zmieniają się kluby, są transfery, pewni piłkarze odchodzą, pojawiają się nowi, nowe elementy w grze się pojawiają również, czy wprowadzanie zespołów, zapowiadanie ich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także zawsze jest o czym mówić i co roku ten komentarz w jakimś tam stopniu ulega modyfikacji i nowe elementy są dogrywane. Około 2-3 tygodnie przed premierą sporo mówiło się o braku pełnej polskiej licencji na Ligę Polską. No, wielu graczy, którzy preferują ten tryb menadżerski, mogą ubolewać, ale tylko częściowo, bo podobno tylko nie możecie pokazać nazw i herbów klubów, ale natomiast już ta licencja piłkarzy będzie w pełni odwzorowana. Tak, nie występuje teamowa Ekstraklasa, nie mamy niestety licencji w tym roku na pokazanie tej organizacji. Oznacza to, że koszulki klubowe i herby klubów nie będą oryginalne, natomiast wszystkie nazwiska piłkarzy są, plus ich zdjęcia, chociażby w momencie, kiedy pojawia się prezentacja drużyny, są jak najbardziej aktualne dzięki innej licencji, którą mamy podpisaną. Natomiast oczywiście to jest jakiś element, który
był dla nas zawsze bardzo istotny i oczywiście bardzo żałujemy, że Ekstraklasy nie będzie w tym roku. Mam nadzieję, że Ekstraklasa też no, troszeczkę żałuje, ponieważ nie ukrywam, że w momencie, kiedy w grze jest Liga Hiszpańska, jest Premiership, jest Liga Francuska czy kilkanaście innych światowych, no to nie pokazywanie się w tej grze zapewne jest nie do końca najlepszym zabiegiem marketingowym. Liczę na to, że będziemy w stanie podjąć rozmowy i Ekstraklasa pojawi się jak to najszybciej będzie możliwe, czyli w FIFA 13. Do tego oczywiście będziemy dążyli i to jest nasz cel. Tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że uda się porozumieć tak, żeby Ekstraklasa wróciła do gry. Sporo kontrowersji pojawia się również wokół tego prawa polskiego odnośnie zakładów bukmacherskich, bo przecież, no jak wiadomo, te wielkie drużyny jak Real Madrid czy AC Milan sponsorowane są właśnie przez owe zakłady, więc te loga firm również znikną w polskiej edycji z koszulek, tak? Tak, tak jest polskie prawo. Zakładów bukmacherskich nie można reklamować, a FIFA jest grą, która ma oznaczenie PEGI 3, co oznacza, że trafia do absolutnie bardzo szerokiego spektrum odbiorców, nawet do dzieci, więc my postępując zgodnie z prawem niestety nie jesteśmy w stanie pokazać tych logotypów. Jeżeli byłaby to gra 18+, czyli dla dorosłego odbiorcy, wtedy mielibyśmy zupełnie inny przypadek i myślę, że nie byłoby takiego problemu. Natomiast no, oczywiście nie rozmawiamy o tym dlatego, że nas to teraz nie dotyczy. Także w polskiej wersji gry oznaczeń bukmacherskich nie będzie. Natomiast no, znając życie, wiem doskonale, że gracze świetnie sobie z tym poradzą. Pojawią się pasze, pojawią się różnego rodzaju łatki, które będą regulowały pewne elementy i no, wiem, że tak się dzieje, więc gracze sobie będą mogli grać w taką wersję, jaką wybiorą. Natomiast oficjalnie jej oczywiście nie posiadamy i to nie występuje. A czego możemy życzyć wszystkim graczom FIFA? Przede wszystkim dobrej zabawy. To jest coś, co dla nas zawsze jednoznacznie wiąże się z FIFA. FIFA to jest więcej niż gra. My tak przynajmniej tak o nim myślimy. To jest pretekst do spotkań, to jest fantastyczna zabawa. Dzięki niej możemy realizować swoje marzenia. Dzięki niej możemy się wcielić w piłkarzy, których podziwiamy na boisku. Dzięki niej dzieciak może pokonać ojca i zostać bohaterem. Także przede wszystkim jest to pretekst do spotkań, do dobrej zabawy. I tego absolutnie wszystkim graczom życzę. Być może również z Tobą niektórzy gracze spotkają się na wirtualnych boiskach w trybie online? Ja nie jestem najlepszym graczem. Ja sobie radzę z kolegami w biurze, natomiast podpatrując rzeczywiście dobrych graczy, którzy startują chociażby w Mistrzostwach Polski czy FIFA Interactive World Cup, to przyznam szczerze, że poziom jest absolutnie niesamowity. Ci ludzie grają FIFA w bajeczny sposób i chciałbym tak grać, chciałbym mieć na to czas, żeby tak grać. Tego czasu nie mam. Natomiast, no tak jak mówię, dla mnie osobiście to przede wszystkim jest fantastyczna zabawa i niezależnie od tego, czy wygrywam, czy przegrywam, spędzenie kilkunastu minut z FIFA zawsze jest miły przerywnik w pracy, więc do czego, tak jak mówię, zawsze zachęcam i myślę, że tak jak już powiedziałem wielokrotnie, FIFA to zabawa i bawmy się, o to w tym wszystkim chodzi. Z naszej strony możemy Wam przede wszystkim życzyć jak najlepszej sprzedaży, bo FIFA to gra, która co roku robiona jest po mistrzowsku. Już myślę, gracze PC-towi w tamtym roku naprawdę mogli się cieszyć, a w tym roku przeżyją prawdziwą rewolucję i oby tak było w kolejnych edycjach. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie. Oczywiście pozostańcie z portalem pcarena.pl, przeglądajcie cały czas nasze działy przede wszystkim testów i recenzji. Tam już wkrótce pojawi się artykuł, który, uwaga, będzie polegał na porównaniu wersji Xbox 360 i PC, więc sami zobaczycie, jak w tym roku wygląda FIFA 12.